Dzień dobry. Dzisiaj króciutki film. Wczoraj listonosz zostawił mi awizo. Będzie to przesyłka z Gerbest. Taki malutki telefonik. Ni to zabawka, ni to. Zaraz zobaczymy. Takie coś malutkie. Coś tu tam sprzedawca dołączył. Nieistotne. S8 model 08 to jest taki spinner telefonik, posiada radio, bluetooth, dwie karty SIM, kartę pamięci. Dostaniemy się jakoś, nie dostaniemy się, tu trzeba plombę ściągnąć, oczywiście Made in China. Też to tak ciężko. Siada pudełeczko, co tam mamy w zestawie, zobaczmy, będzie tylko, o, jest kabelek z ładowarką. Jest kabelek, ładowarka, karta gwarancyjna, nie, to jest instrukcja obsługi, tak tu coś wygląda, miejsce na dwie karty SIM, 1 i 2, na kartę mikro pamięci głośnik, dobrze, to nam nie będzie potrzebne, ładowarki jak wyglądają, zwykłe to wie każdy. Tak to coś wygląda, kolor złotego. Tak jak było na zdjęciu. Karta micro SD, dwie karty. Nano SIM bodajże, czyli te malutkie. Jest to taki telefonik spinner, którym to się włącza. Przypuszczam, że tym ma bluetooth, ma radio FM, alarm, budzik, kalendarz. No i wydaje mi się, że trzeba go będzie podładować. No nic, no nie pokażemy go, bo trzeba go będzie naładować najpierw, bo wysiadł. Multi kontakt. Menu. Czerwona, zielona słuchaweczka. Tak, robię tak jak trzeba. No nie włącza się, nawet, że nie pokażę jak działa. Ma tutaj budowany diody LED. Tak jak gra muzyczka, wiruje i od razu świeci. Taki bajer, ale działający. Jest chyba metal. Ta ramka to jest jakaś aluminiowa albo metalowa, bo jest dość ciężki. Plastik. Szkoda, że go nie mogę teraz włączyć. Momencik, zobaczę. Da się go uruchomić od razu po podłączeniu. Powerbank jest pełny, bo go ładowałem. No. No ale nie da się go uruchomić, bo się ładuje. Zobaczmy. O! Ale to pudełko mnie denerwuje mnie tutaj. Ładowanie. Proszę, włóż dwie karty SIM, może pokażę. Całkiem przyzwoity wyświetlacz, kolorowy. Wejdziemy w menu. I tak po kolei. Już zacznę od początku, przyjadę.
Tu jest książka telefoniczna, czy się połączenia, wiadomości, kontakty, moje pliki, no ale tu nie pokażę nic w tej chwili, bo nie ma karty pamięci, multimedia, audio, gra jest, pewnie jest, Tetris jest, proszę. Nie wiem, czy to dobrze widać, bo te malutkie aplikacje, co mamy w aplikacjach, Twitter, WhatsApp, Facebook, Alarm. Czas światowy, kalkulator. No, tu już do muzyki, odtwarzacz muzyczny. Uruchamia się piątko, ale się nie uruchomi, bo nie mamy karty, nie mamy muzyki skopiowanej. Jest kalendarz, profile, ustawienia, internet. Nie mam pojęcia, jak skonfigurować internet. To jest w ustawieniach. Ustawienia telefonu, ustawienia dzwonienia. Całkiem przyzwoicie wykonany, ładnie wygląda. Nieduży, niewiele, to może mieć 8 cm, nie wiem, tak na oko. No to już nie będziemy się rozgadywać, bo za bardzo nie ma o czym, niech się ładuje. Dziękuję za uwagę w takim razie i pozdrawiam. Op.